Mamy tutaj taki duży kolorowy prostokąt, który został podzielony na cztery mniejsze prostokąty, każdy w innym kolorze. No i teraz zapiszę pole, wyrażenie wyrażające pole tego prostokąta na dwa sposoby. Pierwszy sposób to będzie iloczyn dwóch dwumianów, a drugi sposób to będzie trójmian kwadratowy. Po co tak? No to wyjaśnię na końcu. No to zacznijmy od tego pierwszego sposobu. W tym czy celu zobaczmy, że odległość stąd do tąd to jest x. A odległość stąd dotąd to jest 2. Czyli w sumie cała wysokość tego prostokąta to będzie x plus 2. x plus 2 to jest wysokość tego prostokąta. A jego szerokość składa się znowu z dwóch części. Stąd dotąd mamy x. No i stąd dotąd potem mamy 3. Czyli w sumie cała ta szerokość tego prostokąta to będzie x plus 3. No i iloczyn wysokości razy... Szerokość, no to jest po prostu pole tego prostokąta, no i to jest ten pierwszy sposób obliczenia tego pola jako iloczyn dwóch dwumianów. Powiedziałem, że drugi sposób to będzie trójmian kwadratowy. No, to żeby to zrobić w ten sposób, no to zauważmy, że pole tego prostokąta będzie sumą tych czterech pól tych mniejszych prostokątów. Jakie jest pole tego fioletowego prostokąta? No tu mamy x razy x, czyli x kwadrat. Będę tutaj to zapisywał. x kwadrat dodać pole tego prostokąta. Tutaj jego szerokość jest równa 3, jego wysokość jest równa x, czyli pole tego prostokąta to będzie 3x. Czyli muszę do tego dodać 3x. Dalej mamy tutaj na dole ten prostokąt. Jego wysokość to jest 2, jego szerokość to jest x, czyli jego pole to będzie 2x. Czyli dodaję 2x. No i ostatni prostokąt tutaj na dole. Tutaj jego wysokość to jest 2, jego szerokość to jest 3, czyli jego pole to będzie 6. 2 razy 3. Dodać 6. No, miał być trójmian kwadratowy, a tutaj mam 4 składniki w tej sumie, ale widzimy, że te dwa są do siebie podobne. Mogę je do siebie dodać, bo mam 3x, dodać 2x, to razem będzie 5x. Więc po uproszczeniu ten mój trójmian kwadratowy będzie miał taką postać. x kwadrat dodać 5x dodać 6. No i to jest ten drugi sposób zapisania tego pola, o którym mówiłem. Raz jako iloczyn dwóch dwumianów, a drugi raz jako trójmian kwadratowy. Ponieważ my na dwa różne sposoby zapisaliśmy to samo, czyli pole tego prostokąta, no to jest jasne, że te dwa wyrażenia muszą być sobie równe. No i rzeczywiście możemy to sprawdzić, że one są sobie równe. Żeby to sprawdzić, no to trzeba wymnożyć te dwa dwumiany przez siebie. No i tutaj, żeby je wymnożyć, no to korzystamy oczywiście z rozdzielności mnożenia względem dodawania, dwa razy. No i mnożymy po prostu, sprowadza się to do tego, żeby pomnożyć każdy z tych składników w pierwszej sumie przez każdy ze składników w drugiej sumie. Czyli na przykład mnożę x razy x i dostaję x kwadrat. Użyłem specjalnie tego samego koloru. Z mnożenia x przez 3 dostanę 3x. Teraz, jak będę mnożył 2 przez x, to dostanę ten składnik, 2x, a jak pomnożę. Muszę wziąć czarny. Jak pomnożę 2 przez 3, to dostanę 6. Czyli widzimy, że rzeczywiście po wymnożeniu dostaniemy to wyrażenie, które tutaj mieliśmy, a to wyrażenie po uproszczeniu daje ten turmiar kwadratowy. No i teraz przyszedł czas na wyjaśnienie, po co ja to zrobiłem, po co był mi ten przykład. Otóż chodziło o to, żeby. W inny sposób niż odwołując się tylko do rozdzielności mnożenia względem dodawania, uzasadnić, że takie mnożenie dwumianów jest właściwe. Tutaj to uzasadnienie jest takie geometryczne. Pokazałem, że mnożenie dwumianów można zinterpretować geometrycznie jako obliczanie pola prostokąta. No i widzimy, że jeżeli zrobimy to na dwa sposoby, właśnie dzieląc ten prostokąt na cztery części, a raz licząc po prostu pole całego prostokąta, no to możemy uzasadnić w taki sposób geometryczny, że takie mnożenie dwumianów jest właściwe. No Może to lepiej do czyjejś wyobraźni przemówi, niż odwoływanie się do argumentu na temat rozdzielności mnożenia względem dodawania. Nie wiem. Mi się wydaje, że to jest dobry przykład, który dobrze przemawia do wyobraźni.